Minęło kilka lat, od kiedy wróciliśmy z naszej wyprawy. Ja, wiarny syn Leifa, także trafiłem na dziwny i nowy zachodni kontynent, gdzie zaprzyjaźniliśmy się z czerwonoskórymi tubylcami. Od czasu naszego powrotu do rodzinnej wioski na wybrzeżu Grenlandii wszystko było w porządku. Cisza i spokój. Aż do pewnego pamiętnego majowego dnia, gdy po raz kolejny los wystawił mnie na próbę.